Cześć moje drogie dzieciaki, to ja, wasza lekarka, bajkopisarka. Dzisiaj opowiemy sobie o tym, jak dbać o nasze uszy. Po pierwsze, jak myślicie, jak myć uszy? Bardzo ważne jest to, żeby pod prysznicem włożyć kawałeczek ręczniczka i spróbować umyć ucho. Nie wolno wkładać do ucha żadnych patyczków. Jak jeszcze można dbać o uszy? Trzeba unikać, uwaga, uwaga, czego? Trzeba unikać hałasu. Mamy różne rodzaje hałasu. Na przykład, kiedy tata kosi trawę, lepiej, żebyście siedziały w domu. Kiedy jesteście na koncercie, bo być może czasami z mamą albo z tatą chodzicie na koncert, to koniecznie trzeba zakładać słuchawki. No właśnie, a o co chodzi z tymi słuchawkami? Najlepiej to w ogóle nie słuchać muzyki przez słuchawki, tylko przez głośnik. Jeżeli lubicie tańczyć, to lepiej włączyć muzyczkę i posłuchać sobie z takiego normalnego głośnika. Jak jeszcze można dbać o wasze uszy? Tutaj warto byłoby, żebyście porozmawiały z mamą i z tatą, bo wiecie, co uszkadza uszy, nie zgadniecie. Samochody. No tak, bo jak samochody jeżdżą, wasze uszy chcą odpoczywać. I wtedy dobrze byłoby, żeby kierowcy samochodów jeździli jak najwolniej. Jak jeszcze można dbać o uszy? Dobrze się wysypiać. Szczególnie kiedy wracacie z kina na przykład, albo z innego miejsca, gdzie jest głośno, to warto, żebyście następny dzień spędziły troszkę cichszych warunkach. No dobrze, moje drogie dzieciaczki. Także dzisiaj wróżka Zuzia i Niesłyszek oraz ja, lekarka bajkopisarka, żegnają się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Pa!